Dzień dobry z parkietu Hali Mistrzów na Sportowo, ale oczywiście w okolicznościach, które sprawiają, że nieco wzrok wędruje nam w kierunku granicy wschodniej i za tą granicę, ale ja bym powiedział, że taka odpowiedzialność nasza i taki nasz lokalny patriotyzm sprawia, że też musimy nasze codzienne obowiązki wykonywać najlepiej jak tylko się da i najlepiej jak potrafimy, czego dowodem jest dzisiejsza właśnie konferencja prasowa poświęcona dotacjom w sporcie, dotacjom prezydenta miasta Włocławek dla sportowców, dla klubów sportowych na 2022 rok. Poproszę panią prezydent Monikę Jabłońską o przedstawienie pokrótce tej informacji na temat rozstrzygniętego dzisiaj konkursu ofert i powiem też tylko, że razem z nami są przedstawiciele trzech klubów sportowych, które otrzymały najwyższe dotacje w tym roku na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. To jest pan Marek Wudecki, prezes Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, pan Robert Osmulski, przedstawiciel Klubu Sportowego Champion i pan Piotr Rakowski z TKM-u, z Towarzystwa Koszykówki Młodzieżowej. Pod koniec zeszłego roku ogłosiliśmy konkurs ofert na zadania w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu na 2022 rok. To było 8 zadań, między innymi szkolenie sportowe, organizacje imprez i turniejów sportowych, turystyka kwalifikowana, półmaraton i bieg Kujawiaka, sprawny miść i również innego rodzaju zadania sportowe. Łącznie przeznaczamy w 2022 roku kwotę 1 192 500 zł, z tego 1 000 000 na szkolenie sportowe. Rekomendowaliśmy jako komisja konkursowa panu prezydentowi spośród 65 nadesłanych ofert 57, z czego 36 ofert właśnie w ramach tego słynnego miliona w ramach szkolenia sportowego. Jest 36 klubów sportowych skupiających około 2,5 tysiąca dzieci z włocławskich szkół i ta kwota została rozdysponowana właśnie na te 36 podmiotów. Proszę Państwa, to jest zadanie pierwsze, 1 000 000 zł na sport dzieci i młodzieży. Zadanie drugie to jest organizacja imprez i zawodów sportowych, kwota około 75 tysięcy. Jest różnorodność przedsięwzięć, w których mieszkańcy nie tylko mieszkańcy Włocławka będą mogli brać udział jako uczestnicy, ale też jako widzowie. Przedsięwzięć odbiegania poprzez koszykówkę, zawody piłki nożnej dla dzieci i dorosłych, badminton i wiele innych. Proszę Państwa, ale też z tego miejsca, bo sytuacja jest nadzwyczajna, no, jest dramatycznie, jest dynamiczna sytuacja w naszym mieście, w naszym kraju, ale przede wszystkim za naszą wschodnią granicą. I dlatego też w imieniu prezydenta i własnym chciałabym zaapelować do wszystkich klubów sportowych, wszystkich organizacji sportowych, aby w ramach integracji społeczności, napływającej społeczności ukraińskiej, integracji z naszą społecznością, żeby włączyli się właśnie w taką pomoc. Zaproszenie dzieci, młodzieży i dorosłych do tych zajęć sportowych. Myślę, że to jest z mojej strony tylko formalność, bowiem już zgłaszają się kluby sportowe, które chętnie zorganizują zajęcia, różnego rodzaju zajęcia sportowe dla dzieci, żeby mogły się włączyć, żeby mogły przejść tą traumę spowodowaną działaniami wojennymi. Dziękuję. Szanowni Państwo, czyli tak, o tym wszystkim, co najważniejsze, pani prezydent wspomniała, ja zachęcam w szczególności rodziców dzieci, które uczęszczają na zajęcia wspierane przez miasto Włocławek, aby zainteresowali się na stronie internetowej miasta Włocławek, zarówno bezpośrednio na stronie, jak i w BIP-ie. Można znaleźć te wszystkie szczegółowe informacje na temat tego, który klub i jaką kwotę otrzymał, a następnie w klubie można dowiedzieć się też, na co konkretnie dane kluby przeznaczą te środki, o które wnioskowały w ramach oferty dotacyjnej. Przed nami oczywiście jeszcze troszkę formalności, bo te umowy należy zawrzeć. To wszystko po tym, jak kluby złożą zaktualizowane kosztorysy, ale spodziewam się, że pierwsze środki zostaną uruchomione już zapewne w tym bądź przyszłym tygodniu. To jest dla nas wielka radość, bardzo się cieszymy, że włocławska młodzież, włocławskie dzieci mogą
po pierwsze uczestniczyć w tym upowszechnianiu kultury fizycznej, bo przecież nie każdy wybitnym i zawodowym sportowcem zostanie, ale też część z nich na pewno będzie miała szansę na profesjonalne kariery, o czym świadczą kariery tych sportowców, których niedawno nagradzaliśmy stypendiami prezydenta miasta Włocławy, a których kariery właśnie nabrały rozpędu za sprawą coraz wyższych dotacji z Urzędu Miasta Włocławek. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie zadać pytanie i poprosić do mikrofonu lidera wśród klubów włocławskich sportowych, pana Marka Wudeckiego, prezesa Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wectra, którego chciałbym zapytać, na co Wectra planuje wydać ponad 140 tysięcy złotych, które dziś zarządzenie prezydenta w ramach dotacji zostało temu klubowi przyznane. I chciałem bardzo podziękować za przyznaną dotację. Oczywiście wykorzystamy ją w całości, tu dajemy słowo. Natomiast będziemy wykorzystywać przede wszystkim dlatego, aby wszyscy nasi młodzi adepci lekkiej atletyki zdobywali swoje pierwsze medale, ale nie tylko, pobijali swoje rekordy życiowe, a przede wszystkim zdrowo się rozwijali, na co przede wszystkim trenerzy, wszyscy pracujący w klubie mają jak największe baczenie. Cieszymy się z tego, że co roku ten nasz tort powiększa się. Już w tym tygodniu kolejne mistrzostwa. Mamy nadzieję, że będziemy zdobywali kolejne punkty i myślę, że w przyszłym roku przekroczymy tę magiczną barierę dla nas 200 punktów i będziemy chcieli po raz kolejny wygrać klasyfikację w mieście, klasyfikację młodzików, klasyfikację młodzieżowców. I tutaj apeluję do wszystkich klubów w mieście, abyśmy więcej pracowali z młodzikami, bo tak patrzyłem, tylko kilka klubów tak naprawdę ma te punkty w młodzikach, czyli w tych najmłodszych adeptach sportu. Proszę Państwa, starajmy się pracować z tymi najmłodszymi, a wtedy medale w starszych kategoriach przyjdą prawie same. To prawie jest oczywiście w cudzysłowie. Dziękuję bardzo. Włocławek, pan Robert Dosmulski, reprezentujący ten bokserski klub, co znajduje również odzwierciedlenie oczywiście w przyznawanych dotacjach. Ja sobie wynotowałem od 2016 roku klub sportowy Champion 12 tysięcy, później 27 tysięcy, później 44, 54, 50, 71, a w tym roku 85 tysięcy. Stąd moje pytanie do pana Roberta, czy rzeczywiście to można odczuć na własnej skórze, można odczuć na szkoleniu w klubie sportowym, że ta dotacja pomaga się rozwijać? Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałem najpierw podziękować panu prezydentowi, pani prezydent za dotację, że docenili naszą pracę. Jak widać, z roku na rok odnosimy coraz większe sukcesy, zdobywamy jak największą ilość medali, punktów, co przekłada się na duże zainteresowanie naszą dyscypliną. No i dzięki czemu pniemy się do góry, mamy medal Mistrzostw Świata, zdobywamy bardzo dużo medali Mistrzostw Polski i młodzież jest zainteresowana. Tworzymy atrakcyjne treningi dla młodzieży i myślę, że z roku na rok będzie coraz lepiej. Do pana Piotra Rakowskiego, prezesa Towarzystwa Koszykówki Młodzieżowej. O cele sportowe TKM-u na 2022 rok. 76 ponad tysięcy złotych dla tego klubu i będziemy wtedy trzymać mocno kciuki za realizację tych celów. Dziękuję. Chciałem podziękować panu prezydentowi za dotację, które wykorzystujemy przede wszystkim na szkolenie młodzieży. Tu pan prezes przedtem mówił o medalach. Owszem, medale są ważne, natomiast dla mnie najważniejsze jest angażowanie młodzieży w wychowanie fizyczne, pobudzanie ich, odciąganie od komputerów do tego, żeby oni trenowali, ćwiczyli. A medale przyjdą również same w ramach tego. Także w tej chwili mamy grupy od najmłodszych klas podstawówki do juniorów starszych i dalej tak będziemy kontynuować, dzięki tym środkom również nasze emisje i naszą cel. Dziękuję.